Dzisiejszy odcinek zaczniemy od przejażdżki na koniu. Muszę tylko znaleźć odpowiednie zwierzę. Mam ich tutaj 8. Każdy koń jest innej rasy. Tu był biały, mamy czarnego, mamy też wiele odcieni brązowego. Powiem szczerze, że te konie naprawdę prezentują się świetnie i troszkę szkoda, że są po prostu po pierwsze zbagowane, a po drugie bardzo słabo opłacalne. Szkoda, dlatego że w XIX na koniach można było zarobić gigantyczne pieniądze. Wsiadłem sobie w tym momencie na jednego brązowego, no ale wcześniej muszę zadbać o to, żeby oczywiście otworzyć moją bramę. Chciałem zrobić to realistycznie, chciałem, żeby to wyglądało w miarę ładnie. Mój konik, jak widzicie, uciekł gdzieś tutaj na koniec pastwiska, no i teraz próbuję przejść przez bramę. Niestety, jak widzicie, coś się baguje, dlatego że ten koń przechodzi przez bramę, idąc jakoś tak dziwnie w powietrzu. Dobrze, zamknijmy ją w takim razie. I oczywiście przypominam dzisiaj szczególnie o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, oglądaniu do końca i jeszcze może zostawienia komentarza dla zasięgu. Natomiast jak widzieliście, nie byłem w stanie po prostu przejechać przez bramę, bo jak wysiadłem z konia, źle to brzmi, ale jak po prostu zszedłem z niego na ziemię, to koń wrócił do mojej zagrody. Wygląda na to, że po prostu musiałbym odjechać od zagrody troszkę dalej, więc po prostu przejechałem przez płot i jedziemy teraz na małą wycieczkę. Zobaczcie, koniem w tunelu. Czy wy to widzicie? Widzieliście kiedykolwiek w Farmingu 22, aż kusi mnie zrobić kilka eksperymentów. Sprawdźmy zatem, czy koniem można iść po takiej ścieżce. Wygląda na to, że bez najmniejszego kłopotu. Czy koń teraz podejdzie pod tak stromą górkę? Również nie ma żadnego problemu. No to w takim razie zróbmy jeszcze bardziej szalony eksperyment. Czy jestem w stanie wyjść koniem po praktycznie pionowej ścianie? Zobaczcie, że tak. No niestety, ale to są takie troszkę bugi, to wygląda moim zdaniem dziwnie. To powinno zostać poprawione, a wręcz po prostu usunięte. No nie można chodzić koniem po pionowej ścianie. No dobrze, to w takim razie podejdę sobie jeszcze tutaj na górę. Jak widzicie, jestem w stanie konia zostawić w powietrzu tak naprawdę, bo on teraz po niczym nie spaceruje. Troszkę wygląda to absurdalnie. Jak widzicie, na bardzo stromym wzniesieniu, na prawie pionowej ścianie, jestem w stanie stać koniem i po prostu sobie tutaj czekać. No nic. Skaczemy w takim razie na dół. W prawdziwym życiu ten koń na pewno by tego nie przeżył. O, zobaczcie, wracamy. Troszkę jak w kreskówkach, dopóki nie spojrzę w dół, to nie spadnę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, nie wiem, dlaczego mechanika poruszania się koniem wygląda właśnie w ten sposób. Tym bardziej, że animacja jest zrobiona moim zdaniem naprawdę bardzo profesjonalnie i wygląda to świetnie. Niestety, chodzenie po różnego rodzaju przeszkodach, skakanie z wysokości i wchodzenie po pionowych ścianach, no nie jest najbardziej realistyczną rzeczą, którą można zrobić z końmi w Farmingu 22. No ale dzisiejszy odcinek raczej o koniach nie będzie, chociaż jeszcze zrobię jeden eksperyment. Zostawiłem konia w tym momencie tutaj na platformie, przypiąłem go pasami i chcę zobaczyć, czy będę w stanie konia przetransportować. Okazuje się, że jednak nie. Koń, jak widzicie, jest normalnym obiektem, przez którego nie można przejechać, no więc też jeżeli bym w niego wjechał, no to ja się zatrzymam. Koń działa troszeczkę jak pociąg, czyli zatrzyma wszystko. Wiecie co? Ja sobie tego konia tutaj zostawię. Niech on obserwuje, niech on patrzy na to, co dzisiaj będzie tutaj budowane, dlatego że dziś, w odcinku numer 112, robię mega projekt, a właściwie ostatnią część, trzecią część mojego mega projektu. Kto widział miniaturkę, pewnie większość z was, to już wie, co tutaj będzie. To będzie kopalnia. Prosiliście mnie o to jakiś czas temu, żeby coś takiego zrobić. Ja wiem, że podobała się wam przecież kopalniana seria, więc dlaczego nie zrobić kopalni na No Man's Land? Ale to nie będzie taka zwykła kopalnia, przynajmniej mam taką nadzieję. To znaczy, dzisiaj zrobię po prostu kopalnię i zobaczycie, jak można ją zrobić właśnie w Farmingu. Natomiast za jakiś czas planuję ją uruchomić. Będę chciał, żeby ta kopalnia normalnie mogła działać w taki sposób, żebym był w stanie kopać tutaj złoto. Ja nie żartuję. Ja wam to wszystko pokażę, jeśli oczywiście mi się to uda. Nie powinno być też to jakoś bardzo skomplikowane. Na razie oczywiście to są moje tylko domysły, bo planuję coś takiego zrobić. Planuję zrobić kopalnię złota w tym momencie. Natomiast krok po kroku musimy najpierw zacząć od tego, żeby ją w ogóle zbudować. Zastanawiałem się, w którym miejscu na mapie można będzie to zrobić. Te góry nie są przypadkowe. Chciałem, żeby dojazd do tej kopalni był troszkę bardziej skomplikowany niż po prostu zakręcenie na jednym skrzyżowaniu. Tutaj, żeby dojechać właśnie do tej kopalni, będzie trzeba wyjechać na
samą górę, a następnie do niej zjechać. Ja wiem, że mógłbym tutaj wyciąć połowę tego lasu, albo zrobić jeszcze jeden węzeł na autostradzie, ale nie chcę tego robić. Chcę, żeby ta kopalnia była taką, można powiedzieć, dziurą w ziemi. Ogranicza mnie oczywiście teren. Jakby nie patrzeć, mam tutaj tylko 2 na 2 kilometry. Tylko albo i aż tyle. Sporą część mapy zajmuje przecież już bardzo duże pole. Muszę się jeszcze oczywiście pozbyć sporej ilości drzew, ale nie bójcie się, dlatego że zamierzam zrobić tutaj też nasadzenia. Pozbędę ich się sporo, ale tak jak mówię, część z nich wróci za chwilę na miejsce. Duża część mapy jest zajęta przez gigantyczne pole. Ma przecież to pole ponad 80 hektarów, a niedaleko jest jeszcze jedno, które ma ponad 20. Oprócz tego mam jeszcze przecież kilka innych pól, które sumarycznie wcale nie dadzą również małego wyniku. To wszystko oznacza, że nie mam zbyt dużo miejsca na tej mapie, aby zrobić na przykład gigantyczny łańcuch górski, tylko muszę zrobić coś takiego w rogu mapy, co przecież widzieliście w poprzednich odcinkach. Jeśli chcę zrobić gdzieś kopalnię, która dodatkowo będzie otoczona górami, to też nie mam tutaj możliwości zrobienia jakiegoś gigantycznego obiektu. No, teoretycznie mógłbym otoczyć go tutaj górami, no ale wtedy straciłbym już możliwość przekształcenia tego lasu w przyszłości. Raczej chciałbym zostawić ten las, ponieważ co do niego mam jeszcze kilka planów, ale na razie nie będę ich zdradzał. Pozbywam się w tym momencie drzew, dlatego że moja kopalnia będzie musiała troszeczkę wejść na teren tego lasu. Nie jakoś bardzo. Tutaj jeszcze tylko troszkę zamierzam ją po prostu przedłużyć. Jak widzicie, dużo tych drzew jest już, można powiedzieć, zasypanych przez ziemię. Przekształcając teren, część tych drzew będzie po prostu w mojej górze. Jeśli kiedyś uda mi się do nich dokopać, do tych drzew, no to oczywiście wtedy zamierzam zrobić z nimi porządek jeszcze raz. Natomiast na razie muszę wyrównać ten teren w taki sposób, żeby stworzyć dokładną taką kopalnię, można powiedzieć ostatnie piętro. Ta kopalnia będzie składała się z kilku poziomów. Będziemy wjeżdżać do niej od góry, następnie będziemy zjeżdżać po kolejnych poziomach aż na sam dół, bo to właśnie tam planuję zrobić wydobycie. Czy to się uda? Oczywiście zobaczymy. Przy okazji obserwujcie stan konta, ponieważ przekształcanie terenów w farmingu do najtańszych rzeczy nie należy. Wydałem już kilka milionów, natomiast wszystko wskazuje na to, że jednak tych pieniędzy miałem troszkę za dużo i po prostu mi ich zostanie. Wydawało mi się, że stworzenie tutaj kopalni pochłonie dziesiątki milionów euro. Wygląda na to, że jednak aż tak drastycznie nie będzie. Przekształcanie terenu jest drogie, to prawda. Natomiast chyba nie będę musiał przekształcać aż tak dużej ilości tego terenu, żeby wydać tutaj jakieś setki milionów euro. Oczywiście stworzenie gór tanie nie było i to już przecież doskonale wiecie. Do tego musiałem jeszcze zarobić mnóstwo innych pieniędzy związanych na przykład na przekształcanie innych terenów. Tak czy inaczej, mam w tym momencie ponad 87 milionów, kopalnia w tym momencie zaczyna już jakoś wyglądać. Oczywiście drogi będę robił dopiero nieco później, wcześniej jednak zamierzam ją odpowiednio wygładzić. Sam ten ostatni szczebel, ostatni poziom, ostatnia kondygnacja, nie wiem jak to nazwać fachowo, może tutaj mamy jakiegoś speca od kopalni odkrywkowych. Ja będę nazywał to na razie poziomem, natomiast jeśli znajdziecie dla mnie lepsze określenie, to oczywiście w przyszłości będę go używał. Tak czy inaczej, będzie tu wiele poziomów i teraz jeszcze zamierzam przygotować je właśnie pod wydobycie złota. To złoto tutaj na mapie No Man's Land występuje. Co prawda w specyficznej formie mamy do przekształcania budynki i przecież ja już to robiłem. Ja już ogarniałem tutaj pierwszą sztabkę złota jakiś czas temu. Czy ktoś z was to jeszcze pamięta? Natomiast ja tej sztabki złota nie sprzedawałem, dlatego że wiedziałem, że chcę zrobić naprawdę większą akcję z tym złotem. Wcześniej jednak muszę właśnie tą kopalnię odpowiednio przygotować. Prawdopodobnie będzie tutaj też akcja z taśmociągami i wieloma innymi szalonymi rzeczami. Mam nadzieję, że wszystko się uda, że mój plan po prostu uda się zrealizować. No ale chodźmy w takim razie po kolei. Na razie pozbędę się jeszcze troszkę drzew. Tutaj one wchodzą właśnie na teren, który zamierzam odpowiednio przekształcić. Później ja część z tych drzew normalnie tutaj posadzę. Chcę, żeby one po prostu rosły z ziemi, ale tak wiecie, od samego początku, a nie, że to drzewo będzie rosło na przykład od...
7 metrów od góry. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby to drzewo nie było do połowy zakopane właśnie w gruncie, tylko żeby normalnie rosło od samego spodu. Dlatego część tych drzew muszę teraz usunąć, a potem one wrócą mniej więcej w tych samych miejscach właśnie na tą mapę. Tylko na razie, jeszcze jest ich tutaj kilka, jak widzicie, musiałem nawet usuwać dość duże drzewa. Oznacza to, że wjechałem na teren naprawdę starego, gęstego lasu. Największe świerki mają ponad 30 metrów wysokości, są to drzewa bardzo opłacalne, z których można zarobić mnóstwo pieniędzy. Ja oczywiście w tym momencie je usuwam. Pytacie mnie często w komentarzach, jaki to jest mod. On nazywa się Map Objects Hider. Jest dostępny na ModHubie, jednak występuje tylko i wyłącznie na PC-cie. Niestety gracze konsolowi mogą być tutaj znowu zawiedzeni, no ale cóż, taki jest niestety urok konsoli. Tak czy inaczej, lecimy dalej. Muszę jeszcze troszkę ten teren odpowiednio przekształcić. Nie chcę, żeby moja kopalnia kończyła się jakąś taką pionową ścianą, dlatego zdecydowałem się wykorzystać tutaj narzędzie nachylenie do tego, aby nieco ten teren wyrównać. Oczywiście, nachylenie teraz jest bardzo duże, wynosi nawet 100%. Miejscami troszkę mniej, na przykład 85%, ale to i tak jest nachylenie gigantyczne. Po tym stoku nikt nigdy nie będzie jeździł. On oczywiście też nie musi być idealny, ponieważ to jest po prostu koniec mojej kopalni. Jeszcze troszkę podniosę sobie tutaj terenu, natomiast na koniec przyjadę tutaj z barierką i postawię ją, aby nie można było spaść właśnie do tego lasu. Teren został przekształcony, wygląda całkiem przyzwoicie, więc tak jak wam mówiłem, postawię teraz troszkę starych świerków. Każdy z nich dodatkowo będzie randomowo, losowo obrócony, tak żeby ten las był jak najbardziej realistyczny. Mamy las! Udało się! Odbudowałem troszeczkę tego, co zniszczyłem, natomiast teraz muszę przejść jeszcze do stworzenia dróg. No tutaj troszkę ten teren jeszcze, jak widzicie, się nie wyrównał tak, jakbym sobie tego życzył, więc w takim razie wcześniej przejadę sobie poziomowaniem. O, teraz będzie w porządku. No, na pewno będę musiał dostarczyć tutaj mnóstwo ciężkiego sprzętu. Na pewno tutaj będzie gruba akcja. No ale to za jakiś czas. Teraz zrobimy drogę, bo przecież jakoś na dół trzeba zjechać. Droga, jak widzicie, będzie dość stroma. 24% ona ma w tym momencie, to jest, powiem szczerze, troszeczkę za dużo. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze troszkę zmniejszyć tę wartość. W tym momencie już jest 21% i myślę, że jest to taka graniczna wartość, która może być akceptowana. Muszę jednak zjechać o kolejne piętro, o kolejną kondygnację niżej. Nie ma wyjścia. Ja dopiero przecież zjechałem tą jedną półkę, a przecież muszę zjechać ich kilka. Tutaj jeszcze będzie trzeba odpowiednio to wszystko połączyć. Jak widzicie, połączenie dwóch nachyleń nigdy nie jest idealne. Najlepiej robić to jednym dużym i myślę, że właśnie tak zrobię w tym momencie. Mamy nachylenie, które będzie wynosić 20% i to nachylenie będzie stałe na całej długości mojego zjazdu. Może sama góra będzie troszkę mniej nachylona, bo będzie wynosić tutaj nachylenie 6%, natomiast do zakrętu będziemy mieli ogólnie 20%. No to trzeba zrobić w takim razie jeszcze jeden zjazd. Tutaj na sam dół kopalni, na samo dno. 27%, no powiem szczerze, troszkę dużo. Ale może jakoś moje maszyny sobie dadzą radę. W końcu to będą maszyny przeznaczone do najtrudniejszych prac. Myślę, że 27% to nie będzie problem. Ale żeby te góry wyglądały jeszcze w miarę ładnie, to trzeba było je troszkę wyrównać. Miejscami nawet dodać jeszcze troszkę terenu. Generalnie te góry nie chcę, żeby były jakoś bardzo kanciaste, dlatego teraz wygładzam brzegi. To ma być kopalnia, a nie ma być normalnie jakby tort, który został przecięty nożem. W tym momencie jeszcze troszeczkę sobie tego wygładzę. Przecież każda kopalnia wygląda właśnie w ten sposób. Oczywiście, jeżeli nie jest to kopalnia jakiegoś marmuru, gdzie faktycznie odłupujemy kawałki kamieni. Powiem wam szczerze, że przed nagraniem tego odcinka obejrzałem naprawdę kilka filmów na temat kopalni odkrywkowych, bo byłem ciekawy, w jaki sposób one powstają, jak na przykład zapewniany jest dojazd do najniższych pięter, kondygnacji. Niestety nie udało mi się znaleźć tutaj słowa odpowiedniego, które by mogło określić najgłębszą część właśnie tej kopalni. W każdym razie, w jaki sposób się tutaj dostać? Można na przykład jeździć dookoła. Tego typu sposób jest stosowany w dużej części kopalni, natomiast u mnie nie ma na to miejsca, dlatego że moja kopalnia jest taką kopalnią, powiedzmy, połówkową. Nie mam tutaj możliwości zrobienia gór z każdej strony, bo naprawdę musiałbym wyjechać do połowy mapy. Nie chcę tego robić, przynajmniej na razie. No ale czas zacząć malować, bo w tym momencie kształt już jest w miarę okej, natomiast jeszcze trzeba przecież to wszystko stworzyć w taki sposób, żeby wyglądało jak kopalnia, a nie jak jakieś
półki normalnie porośnięte trawą, czekające tylko na owce albo inne krowy. Także lecimy z teksturami. Zobaczcie, mam tutaj teksturę, której prawie nigdy jeszcze nie używałem. Wet mud, czyli mokre błoto. Myślę, że na dole kopalni mokre błoto to jest idealna tekstura, która będzie tutaj świetnie pasować. Za chwilę zobaczycie też na pewno jakieś zbliżenie na tą teksturę. Obiecuję wam to pokazać, bo moim zdaniem wygląda ona po prostu bardzo dobrze. Zastanawiałem się, czy nie zrobić sobie jeszcze takiej tekstury wodnej tutaj na tym podjeździe. Wydawało mi się, że ona będzie wyglądać dobrze. Z lotu ptaka prezentowała się jak takie niezbyt brudne błoto, jeżeli można użyć takiego określenia. Natomiast teraz trzeba będzie zrobić jeszcze zakręt w prawo i jechać tą drogą właśnie w wyższe partie kopalni. Cała reszta musi być jeszcze oczywiście odpowiednio pomalowana trawą, bo jeżeli teren nie będzie już należał bezpośrednio do kopalni, to niech on właśnie jest porośnięty tą rośliną. Tutaj tych terenów, które trzeba będzie zamalować trawą, jest jeszcze całkiem sporo. Nie ma tu wielkich kłopotów, no bo widzicie, dużym pędzlem jestem w stanie to wszystko zrobić, natomiast część terenów na pewno będę chciał jeszcze pomalować teksturą skał. Ogólnie wygląda to całkiem dobrze. Skały w tym miejscu będą prezentować się naprawdę imponująco. Oczywiście muszę też dobrać odpowiednie kolory. Jak widzicie, tutaj będzie kilka właśnie kolorów skał. Na tej mapie mam akurat dwie możliwości. Ta część kopalni tutaj, ten poziomy element, nie wiem jak to naprawdę nazwać, w każdym razie ta półka będzie zaznaczona odpowiednim żwirem. Tutaj nie będzie błota, tu nie będzie wody, tu po prostu będzie taki żwirowy teren. Muszę go jeszcze połączyć odpowiednio z wjazdem do kopalni, co też nie będzie takie proste, bo jak widzicie, mamy tutaj też odpowiednie nachylenie. Zrobiłem podjazd, który wynosi 25%, czyli bardzo dużo i teraz muszę go jeszcze dopasować do tego, co zrobiłem wcześniej. Jak widzicie, 20% tego głównego nachylenia już mamy, no i teraz trzeba wyrównać samą końcówkę, żeby dało się tutaj wjechać właśnie też na ten poziom. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze wyglądać. Jeszcze troszeczkę zmniejszyłem sobie nachylenie, 12%, no teraz jeszcze trzeba to wszystko wyrównać, wygładzić i myślę, że ogólnie prezentuje się to naprawdę dobrze. Do pomalowania został mi jeszcze jeden poziom i tu akurat będzie standardowe, zwykłe błoto, ale bez dodatku wody. Idąc od góry, najpierw będzie żwir, potem będzie woda, potem będzie błoto, a na końcu będzie to wodniste błoto, czyli ta taka najciemniejsza tekstura. Powiem szczerze, zaczynam nabierać wątpliwości co do tej tekstury błota znajdującej się na drodze. Ona z jednej strony wygląda fajnie, ale z drugiej strony zaczyna przypominać mi po prostu troszkę taką szklankę, taki, no nie wiem, lód aż na drodze i nie wiem, czy to będzie najlepsza tekstura właśnie na stromy podjazd. Myślę, że nie. Myślę, że będzie trzeba zrobić to jednak nieco inaczej. Za chwilę się jeszcze nad tym zastanowię. Wcześniej jednak pomaluję tutaj teksturą błota wjazd na kolejne piętro mojej kopalni. Dobrze to wygląda. O, tutaj możecie zauważyć właśnie, jak wygląda ta tekstura na samym dole. Będą się tutaj maszyny musiały taplać w błocie. Nic na to nie poradzę, ale moim zdaniem będzie to przez to jeszcze bardziej realistyczne. No i teraz macie tą teksturę tego wodnego błota, które moim zdaniem wygląda tutaj po prostu źle. Na pewno będę musiał to zmienić, bo po prostu nie chcę, żeby tutaj była jakaś taka straszna szklanka. W każdym razie muszę się jeszcze pozbyć kilku drzew, które praktycznie całkowicie są w tym momencie wtopione w moją górę. To drzewo wystaje, z tego drzewa wystaje tylko sam czubek, sam taki kikucik i był duży problem, żeby usunąć właśnie ten obiekt. Na szczęście udało się to zrobić. Idziemy malować drogę, nie ma wyjścia, muszę się zdecydować właśnie jeszcze na jeden kolor, zanim zacznę jednak malować drogę, no to jeszcze dorobiłem tutaj troszkę skał, akurat zrobiła się jakaś taka mała dziura, no to tutaj myślę, że ta wodna tekstura jak najbardziej będzie pasować i będzie wyglądać dobrze. Musiałem dobrać odpowiednią teksturę do zamalowania ostatniego elementu właśnie w tym miejscu. Wybrałem taką teksturę, która nazywa się taki piasek rzeczny, takie rzeczne dno. Ono moim zdaniem wygląda to naprawdę świetnie, bo ja przecież będę musiał wykopywać tutaj kolejne rzeczy. To oczywiście zamierzam zrobić w jednym z kolejnych odcinków. Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na tego typu materiał. Ja wiem, że podobała się wam kiedyś kopalniana seria, która była nagrywana na mapie Yukon Valley.
Tam m.in. kopałem złoto i wiele innych ciekawych minerałów. Dzisiaj zamierzam zrobić kopalnię, żeby właśnie wydobywać tutaj również złoto, tyle że na mapie No Man's Land. Finalnie zdecydowałem się, że wjazd będzie zrobiony z takiego żwiru, ale nie jakiegoś przypadkowego, tylko ze żwiru przeznaczonego właśnie do tego typu ścieżek. Oczywiście, żeby nie była granica jakaś taka bardzo, bardzo mocna, no to przejście musi wyglądać w taki sposób, jaki zrobiłem w tym momencie. Myślę, że prezentuje się to całkiem przyzwoicie. Trzeba jeszcze będzie dołożyć troszeczkę trawy w odpowiednie miejsca. Tutaj na przykład trawa śmiało może rosnąć, nie muszą być, jak widzicie, skały. Podjadę sobie jeszcze kawałek tutaj do góry, no i ostatnie piętro mojej kopalni, właściwie sama góra, jak najbardziej może być już porośnięta trawą. Nie będę tutaj wydziwiał z jakimiś skałami ani niczym takim, bo ta kopalnia ma być po prostu wbita w grunt. Taki trochę kamieniołom, można powiedzieć. Okej. Zaczyna to wyglądać całkiem realistycznie. Mnie się podoba. Idziemy od samej góry i mamy trawę. Potem mamy żwir, następnie błoto i bardzo mokre błoto. Trzeba jeszcze odpowiednio to wszystko wygładzić, żeby wyglądało w miarę realistycznie i oczywiście poprawić różnego rodzaju błędy. Tutaj było nawet troszkę zielonego, a to nie jest moim zdaniem najlepsza rzecz właśnie w tym miejscu. Co prawda jedno drzewo tam utknęło, no ale cóż, nie będę go już w tym momencie usuwał. I jeszcze tutaj dołożyłem troszkę skał właśnie na połączeniu tych kolejnych pięter. Trzeba jeszcze wygładzić odpowiednie elementy wokół mojej kopalni. Myślę, że jeżeli to będzie takie troszkę gładsze, takie niezbyt ostre, to będzie wyglądało tutaj po prostu lepiej. No i moja kopalnia praktycznie jest gotowa, teraz tylko trzeba zrobić barierkę, żeby z tej kopalni nie spaść, no i potem będzie można zacząć wydobycie. Jeżeli podobał się Wam dzisiejszy odcinek i podobała się Wam właśnie kopalnia na No Man's Land, albo właściwie jej budowanie, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu, pisząc na przykład coś w stylu super budowanie kopalni. Mam nadzieję, że tego typu odcinki będą się Wam podobać, bo powiem szczerze, planuję tu jeszcze kilka naprawdę ciekawych i szalonych akcji. Oczywiście, zbudowałem już tutaj naprawdę dużo rzeczy. Zbudowałem góry, zbudowałem jeziora, zrobiłem nawet jakieś niewielkie lasy, natomiast teraz zrobiłem kopalnię. I to jest właśnie, można powiedzieć, zakończenie mojego megaprojektu. Oczywiście ja tą kopalnię będę teraz eksploatował, więc to nie jest tak, że ta seria się skończy. Tylko po prostu ten megaprojekt, o którym mówiłem Wam już przez wiele, wiele odcinków, w tym momencie wiecie, jak dokładnie będzie wyglądał. Natomiast ja jeszcze tutaj na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, bo przecież w najbliższej przyszłości zamierzam do tego save'a dodać również na przykład polskie DLC, czyli Premium Expansion. Jeszcze przecież nie robiłem tutaj żadnych rzeczy z tego dodatku, a wiele czeka w kolejce na realizację. Tak czy inaczej, będziemy tutaj się świetnie bawić, zarówno w kopalnie, jak i rzeczy rolnicze. Gdy ta kopalnia zostanie zakończona, to save również zostanie wydany, a to nastąpi, mam nadzieję, już niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia znowu, cześć!